Witam Państwa bardzo serdecznie w Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży. Dobry wieczór Państwu, Jacek Szymański. Organizatorem głównym koncertu pod tytułem Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem jest Teatr Otwarty w Gdańsku i Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego w Gdańsku. Współorganizatorem jest Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży pod dobrą ręką administracyjną i artystyczną dyrektora, profesora, doktora habilitowanego Jana Miłosza Zarzyckiego. Witamy serdecznie. Koncert jest zorganizowany w 80. rocznicę likwidacji getta łomżyńskiego. Patronat honorowy nad tym koncertem objęły następujące instytucje i osobistości. Patronat honorowy objął wiceprezes Rady Ministrów i minister kultury i dziedzictwa narodowego w jednej osobie, profesor Piotr Gliński oraz jego ekscelencja ksiądz biskup Janusz Stepnowski oraz marszałek województwa podlaskiego. Patronat honorowy objął również prezydent miasta Łomża, pan dr Mariusz Chrzanowski. Również patronat honorowy objął pan Michał Szudrych, naczelny rabin Polski. W tym przypadku chciałem serdecznie Państwa poinformować, że jest z nami delegacja ze Stanów Zjednoczonych i z Izraela. Witamy serdecznie delegację. Koncert został dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Kultura Interwencje, edycja 2022. Zasmakuj w Łomży. To zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Finansowo przyłączył się do nas pan Jan Kurpiewski i jego firma PHU. Zadanie publiczne finansowane jest również ze środków województwa podlaskiego. Patronat medialny nad tym koncertem objęły następujące instytucje. Telewizja Polska Historia, Telewizja Polska Program Trzeci Białystok, Gazeta Współczesna, Polskie Radio Białystok, Radio Nadzieja, Słowo Żydowskie, 4 Lomza, portal internetowy www.4lomza.pl, BIA24 oraz grupa medialna Narew, telewizja, tygodnik i portal. Partnerzy, szanowni Państwo, to Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe imienia Wagów w Łomży oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, a także Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Muzyka klezmerska historycznie związana była z liturgią świątynną podczas żydowskich obrzędów liturgicznych. Z czasem przeistoczyła się w muzykę rozrywkową, a ta była wykorzystywana podczas żydowskich ślubów i różnych innych uroczystości. Swoją popularność zdobyła w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy pojawili się żydowscy wędrowni muzykanci, których nazywano klezmerami. Słowo klezmer z hebrajskiego klej, zemer, oznacza instrumenty pieśni albo instrumenty muzyczne. Związane to było z obrzędem świątynnym w starożytności i później również, a przede wszystkim z obrzędem ofiarowania właśnie ofiar. Zawód klezmerski był zawodem rodzinnym, przechodził z pokolenia na pokolenie, z ojca na syna.
używano początkowo takich instrumentów jak trąbka, harfa, lira czy instrumenty perkusyjne. Instrumentarium ciągle się rozwijało, jak sama muzyka, jak cały świat. Dołączano inne instrumenty, początkowo skrzypce, kontrabas czy klarnet, znane Państwu bardzo dobrze instrumenty, chociażby z filharmonii. W zależności od regionu Polski czy Europy, ta muzyka rozwijała się, bazując na folklorze, na muzyce etnicznej, później, proszę Państwa, na pop muzyce albo w tych czasach dzisiejszych nawet na disco polo. Ale, Szanowni Państwo, zespoły, które zaczęły się pojawiać, wytwarzały swoją muzykę bazując na tych formach właśnie, czy to ludowych, czy to klasycznych, czy historycznych. W związku z tym w latach 90. XX wieku powstawać zaczęły takie i właśnie zespoły, większe lub mniejsze, pomijając zespoły orkiestrowe Teatru Żydowskiego w Warszawie czy Kazimierza w Krakowie. Od kilkunastu lat nasz bohater dzisiejszego koncertu współpracuje z klezmerami, którzy dzisiaj również wystąpią dla Państwa, a którym towarzyszyć będą instrumentaliści Filharmonii Kameralnej w Łomży. Zatem chciałem Państwa poinformować, że wśród klezmerów, którzy dzisiaj wystąpią, zagrają dla Państwa, znaleźli się Szaweł Lipski, czyli Paweł Lipski, szef zespołu Klezmer Quartet. Szaweł Lipski jest pianistą, aranżerem, absolwent Wydziału Reżyserii Dźwięku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz policjalnego studium jazzu w Warszawie w klasie fortepianu Andrzeja Jagodzińskiego. Studiował również kompozycję i aranżację na Wydziale Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Stypendysta Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej w roku 2009. Pianista, kompozytor, aranżer, reżyser dźwięku. Od wielu lat z powodzeniem oddaje się akompaniowaniu wokalistom, a proszę Państwa, z bohaterem dzisiejszego wieczoru od kilkunastu lat współpracuje. Wszystkie utwory, które dzisiaj Państwo usłyszą, są autorstwa, jeżeli chodzi o aranż, o opracowanie muzyczne właśnie Pawła Lipskiego, który grać będzie na fortepianie. Na skrzypcach zagra dla Państwa Grzegorz Gadziomski, określany mianem skrzypka prosto z dachu. Koledzy tak się właśnie wypowiadają o nim. Muzyczny pracuś, występuje w wielu kapelach, potrafi grać od zmierzchu do świtu, a przy tym nie stroni od improwizacji. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Akademii Filmu i Telewizji. Przetestowany i opatentowany towar eksportowego Jamingu. Wszechstronny skrzypek, który dzisiaj również dla Państwa zagra. Na klarnecie zagra dla Państwa Przemysław Skałuba, absolwent Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w klasie klarnetu profesora Mirosława Pokrzywińskiego. Laureat wielu nagród, między innymi Festiwal Instrumentów Dętych w Mielcu, Festiwal Klarnetowy w Piotrkowie Trybunalski. Można by wymieniać różne zasługi, różne nagrody tych wszystkich wykonawców, natomiast jest po prostu za mało tego czasu. A Państwo mogą sobie wygooglać w internecie i tam jest wszystko napisane. Na akordeonie zagra dla Państwa Rafał Grząka, a również absolwent Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w klasie akordeonu, profesora Klaudiusza Barana i policjalnego studium jazzu imienia Henryka Majewskiego w Warszawie, również w klasie wspomnianego Andrzeja Jagodzińskiego. Obecnie adiunkt doktor w klasie akordeonu macierzystej uczelni. Jest laureatem ponad 35 międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów akordeonowych i można by znowu wymieniać i wymieniać. Proszę Państwa, podczas koncertu wystąpi również
aktor, który będzie recytował, Michał Kucharski, absolwent Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, obecnie pracuje w Teatrze Kapitol w Warszawie oraz Teatrze Lalki i Aktora w Łomży. Na ekranie można go zobaczyć m.in. w filmie Czuwaj oraz w takich serialach jak Król i Pajęczyna. Proszę Państwa, koncertem będzie dyrygować dyrygent włoski Maurizio Colasanti, ale to w trakcie koncertu opowiem Państwu jego właśnie zasługi artystyczne. Również powiem o głównym bohaterze, bo tego jest bardzo dużo. Tymczasem, proszę Państwa, powiem, co będzie w tym bloku muzycznym, zanim orkiestra i wszyscy wykonawcy się pojawią. Zatem, proszę Państwa, piosenka o złotej krainie, Ai Deiano. Potem usłyszą Państwo narrację Wo ist das Gesäle, gdzie jest ta ulica. Kamień nagrobny będzie recytowany. Po tym wierszu rozbrzmiewać będzie pieśń Mamele, czyli Mateczko. Usłyszą Państwo w wersji instrumentalnej psalm 34 na klarnet i fortepian. Zabrzmi muzyka tradycyjna, Szabat Szalom, dobrego szabatu. No i proszę Państwa, Hatikwach, nadzieja, to w tym bloku artystycznym, muzycznym. Proszę Państwa, wykonawcy dzisiejszego koncertu za chwilę pojawią się na estradzie, a ja mówię do zobaczenia, bo jeszcze się zobaczymy, bo muszę powiedzieć i o dyrygencie, i o głównym bohaterze dzisiejszego wieczoru. Do zobaczenia Państwu. Śpiewała ją mama i złocił się kraj. W matczynej piosence ograjże mi graj. Gdy zagrasz ją grajku, to złoty jej blask dla mnie zaśpiewa, choć dawno już zgasł. I mamę zobaczę dziś znów jak przez mgłę, bo chociaż przez chwilę szczęśliwym być chcę. Znów zjawi się tu, jak kiedyś, gdy dziecko tuliła do snu. Gdy przy niej niczego nie było mi brak, a zegar piosence wkurował tik-tak. Gdy przy niej niczego nie było mi brak, a zegar piosence wkurował tik-tak. Niech w pieśni zgubiony odnajdzie się świat w tej złotej krainie, gdzie nie ma już nas. Niech w smutkach pocieszy, uchroni od tu.
rosk, jak wtedy, gdy śpiewały matenki mej głos. Oj, zagraj mi skrzypku, piosenka jęczmi, oj, zagraj, przypomnij dalekie te dni. W piosence powróci ten złoty mój kraj, niech serce ją wróci, pograjże mi graj. W piosence powróci ten złoty mój kraj, niech serce ją nuci, pograjże mi graj. Zaduszki 2 listopada 1942 roku. Niemcy rozpoczęli zagładę getta. Od wczesnego rana Żydzi wychodzili powoli z bramy na Senatorskiej na Plac Zielony. Szli dalej ku Obwodowej. Niektórzy siadali na przygotowane dla nich furmanki. Obserwowaliśmy to w milczeniu u wylotu uliczki wychodzącej z Placu Zielonego na Rybaki. Wszystko działo się w absolutnej ciszy. Pamiętam 6-letniego może chłopca, trzymającego za rękę ojca, odwracającego ufnie ku ojcu oczy, jakby miał pytać: prawda, że nic złego się nie stanie? Ten obraz staje mi dotąd przed oczami. Tego rana szedłem jak co dzień do gospodarzy Ząbrów po sznur po mleko. Na piaszczystej ulicy Zdrojowej leżała zabita młoda Żydówka.
Na położonej w górze szosie Zambrowskiej widać było jak na dłoni nie mający ani początku, ani końca pochód Żydów. Nie mówiło się wiele. Wiadomo dokąd. Ktoś mówił, że widziano Żyda przepływającego przez Narew gdzieś powyżej żelaznego mostu. Ojciec po powrocie z katastru mówił, że kiedy szedł z rybakami do pracy, zobaczył z daleka ubranego służbowo znajomego z pracy Niemca. On też musiał ojca spostrzec i skręcił w bramę jakiegoś domu. Wstydził się. Ściemniało się, kiedy szliśmy na cmentarz. Plac zielony był już pusty. Przechodziliśmy dworną znanym sobie przejściem. W powietrzu fruwały strzępki białego pierza. Idąc dworną w górę, widzieliśmy przystawione do okien domów getta drabiny i wyciągane przez wybite okna pierzyny. Całkiem już nocą za naszą szopą szukał schronienia Żyd. Nie mógł wypowiedzieć słowa. Nie mogliśmy mu pomóc. Poczekał za szopą jakiś czas i poszedł dalej. Pozostał wyrzut sumienia. Chodziłem po mleko co dzień ulicą Zdrojową, na której nadal leżała zabita Żydówka. Jadące furmanki objeżdżały ją z obu stron. Nie słyszałem, by ktoś wypowiedział choć słowo. Z upływem dni jej twarz zrobiła się straszna. Leżała tak przez 2 tygodnie. Kto i kiedy sprzątnął? Nie wiem. What is the style? What is it?
rein in das Stimmel bei weitiges Kreuz, als ist geblieben allem nur bloß, niemand der Ulitze sich laut entdom, niemand der Dziewczyny so koka miał, nicht mehr das Gessele, nicht mehr nicht stieb. Nicht mehr das Gessele, bei mir gdy w drodze o świcie przejmuje mnie mróz i wstyd własną zzieleniałą twarz pokazać w rodzinnym mieście, bo może ktoś tam wypatruje, a dostrzegłszy moją samotność, zmierzy nieszczęście moje. O, wtedy wiem jestestwem całym aż do krwi, że ty, mamo, nie żyjesz. I nie ma już twego ciepłego łóżka, gotowego przyjąć moje opustoszałe życie. A może, nie zatrzymując wozu, mam minąć własny dom i przystanąć w polu. I tam, u cichego wezgłowia pagórka, pozostać jak kamień nagrobny? A zamiast napisu moje usta wykrzywią się boleśnie i niemo. Mateczko, mateńko moja. Świecnice płonie, ty ubrana w swój świąteczny strój, ciepłem twoich słów wraca do mnie znów, dom rodzinny mój, gdzie na stole szabasowa chała, gdzie szczęśliwe i beztroskie dni, tam, gdzie byłaś ty, tam dom mój był, co dzień mi się śni. Profundych mamel, ojmsze, szlach dein hart, a golden hart zu host und jener Kind versteht, in der Gedanke wird auf uns nicht mehr ruhig, a Kind von drei und bloß, ich kenne doch dir sehr. Wie du fleckst mir setzen, damals häubt an Schoß, wie der Busch aus Gewicht hier beträgt. Weiß dein Kopf, wie schnell es war, es tut mir aus, wie weiß, du wärst mehr Gräu und Haar. Mama, Mama.
mała. Sein Gewöhnch von Gott, Mama. Jaki ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia? Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych. Odstąp od złego, czyń dobro, szukaj pokoju, idź za nim. Thank you.
shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Evenu shalom aleichem, evenu shalom 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 aleichem. Shalom shalom Yerushalayim, shalom shalom Yerushalayim, shalom shalom Yerushalayim, shalom shalom Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Pray for the peace of Jerusalem, pray for the peace of Jerusalem, pray for the peace of Jerusalem, Jerusalem shall live. Shalom, 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 Yerushalayim, shalom, 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 Yerushalayim. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat Shabbat shalom. Dopóki w naszych dusz głębinie serce żydowskie żywo bije, oko ku wschodowi się obraca i do Syjonu wciąż powraca, nadzieja nasza nie zginie. Wszak 2000 lat przetrwała być narodem wolnym w swojej krainie, w kraju Syjonu i Jerozolimie. Oh,
Proszę Państwa, mówiąc o muzyce klezmerskiej, wspomniałem Państwu, że to instrumentarium z biegiem lat się rozwijało. I proszę Państwa, zauważyli Państwo, Przemek Skałuba zagrał na takim klarnecie, w cudzysłowie. A to po prostu są, to jest instrument, który się nazywa dudka? Przemek? Dud. Proszę Państwa, więc z biegiem lat to instrumentarium się poszerzało. No a mówiąc o tej muzyce, należałoby sięgnąć aż do starożytności tak naprawdę, kiedy to lud izraelski ze starożytnego miasta Ur, czyli z Dolnej Mezopotamii, przeszedł aż do Górnej Mezopotamii i znalazł się nagle na ziemi Kanan w Palestynie. Proszę Państwa, w roku 586 przed naszą erą wielka armia babilońska pod wodzą okrutnego króla Nabuchodonozora II zaatakowała Jerozolimę, burząc świątynię, plądrując świątynię, a Izraelitów wzięła ta armia w niewolę babilońską. Tam na dole mapy, jakbyśmy popatrzyli, między Eufratem a Tygrysem, lud Izraela błagał Boga o ratunek. Błagał o uwolnienie, o ojczyznę na nowo. Od tamtych czasów liczy się, proszę Państwa, diaspora, czyli rozproszenie Żydów po całym świecie. To ciągle trwa do czasów dzisiejszych. I proszę zauważyć, że ta muzyka ewoluuje bez przerwy. Zatem, proszę Państwa, Giuseppe Verdi na kanwie właśnie tych starożytnych zapisów Starego Testamentu napisał właśnie swoją operę Nabucco, w której ten chór słynny niewolników właśnie śpiewa o wolności. Skoro jesteśmy we Włoszech, nagle z Izraela do Włoch poszliśmy, to proszę Państwa, całym koncertem dyryguje dyrygent włoski, a nazywa się, proszę Państwa, Maurizio Colasanti. Proszę Państwa, na międzynarodowej scenie uznawany jest jako jeden z najbardziej dynamicznych i eklektycznych dyrygentów swojego pokolenia. Jest powszechnie ceniony za interpretację muzyki współczesnej, w tym brytyjskich kompozytorów, takich jak chociażby Britten. Jest również znany ze swoich znakomitych występów w operze, wielkich włoskich oper, takich jak Rigoletto, Otello, Cyganeria, Traviata czy Gianni Schicchi. A w ubiegłym roku otworzył sezon opery koreańskiej, dyrygując Salome Ryszarda Straussa w Filharmonii i Operze w Seulu. Proszę Państwa, Maurizio współpracował z wieloma znakomitymi orkiestrami, w tym z orkiestrą sycylijską. Na przykład dyrygował w wielu znakomitych salach koncertowych, między innymi Carnegie Hall w Nowym Jorku, czy St. Martin in the Fields w Londynie. W Teatrze San Carlo w Neapolu. Można by wymieniać i wymieniać. Odsyłam Państwa do internetu, bo tutaj, proszę Państwa, króluje muzyka. Zatem, proszę Państwa, w tym następnym bloku usłyszą Państwo następujące utwory, które zaśpiewa właśnie nasz bohater dzisiejszy. Już Państwo poznali już dawno praktycznie Dariusza Wójcika, który dzisiaj tutaj śpiewa, króluje. A skoro Dariusz jest na estradzie, to przeczytam Państwu no, fragmenty przynajmniej tego. Proszę Państwa, jak profesor Bralczyk mówił, no tego trochę ja tutaj pogadam teraz, tak? Fragmenty recenzji zatem
przytoczę Państwu o bohaterze dzisiejszego wieczora. Solista prezentuje, a właściwie kreuje pieśni, piosenki w językach polskim, jidysz i hebrajskim. Już po pierwszych taktach słuchacz zostaje przeniesiony w świat, którego już nie ma, prowadzony przez drogę wypełnioną uczuciami, a to humoru, a to znów wzruszenia z pełną paletą odcieni pośrednich. Wójcik potrafi przekazać bardzo szerokie pasmo emocjonalności, ale nigdy nie przekracza graniczycy dobrego smaku. To jedna z recenzji. Następna recenzja, proszę Państwa, artyści przypisują ogromną wagę do przekazu uczuć i piękna żydowskiej tradycji. Świadczą o tym nie tylko odpowiednio dobrane stroje, bo klezmerzy, proszę Państwa, z tych kameralnych, bo dzisiaj to taki symfoniczny koncert jest, ale panowie klezmerzy występują w takich tradycyjnych strojach z jarmułkami na głowie, z talesami przy pasie, więc proszę Państwa, dzisiaj to tak bardzo symfonicznie to wszystko traktujemy. Dlatego ta recenzja opowiada nie tylko o muzyce, ale o wystroju, scenografii i o kostiumach. Artyści przypisują ogromną wagę do przekazu uczuć i piękna. No i Państwo to słyszą. Dariusz Wójcik w tym repertuarze jest po prostu rewelacyjny. Następna recenzja. On nie tworzy teatru, on nie gra, on po prostu w mgnieniu oka staje się krwistą postacią, która czuje i sercem reaguje na często kapryśny los człowieka. No i następna recenzja, koncert Motywy żydowskie w muzyce świata, bo to jest jeden z wielu tytułów, który jest w repertuarze Teatru Otwartego. Śpiewak, aktor, tancerz, proszę Państwa, reżyser i tak dalej, Dariusz Wójcik, zaprezentował maestrię najwyższej próby w najdrobniejszych szczegółach. I tak można by czytać i szukać tych recenzji. Państwo mogą to znaleźć i w książkach, i w gazetach, i w mediach. Zatem przechodzimy, bo czeka Darek, jeszcze nie tupaj do mnie. Muzyka tradycyjna za chwilę będzie, proszę Państwa. Tumbalalajka. Później usłyszą Państwo recytację Mały Szmugler, jidysze Mame, żydowska Mamo, później Dwie śmierci recytować będzie aktor. Pod cieniem czereśni, bardzo interesujący utwór. Ja Państwu wspomniałem, że wszystkie aranże do dzisiejszego koncertu stworzył Paweł Lipski, a właśnie ten utwór Pod cieniem czereśni skomponował również, czyli jest autorem muzyki właśnie Paweł Lipski. I po tym utworze, Państwo dobrze wsłuchają się, będą Państwo łaskawi posłuchać i słów, i po prostu muzyki przepięknej Pawła Lipskiego autorstwa. Kazimierz, wersja instrumentalna, czyli zespół Szaweł Lipski Klezmer Quartet. Unter die Polnische Grininke bei Melech, pod polskimi zielonymi drzewami. Ja ciekawy jestem, czy Państwo goście mnie tu zrozumieli, czy ja to dobrze wypowiedziałem. Unter die Polnische Grininke bei Melech. O, dziękuję bardzo. No i proszę Państwa, Kinderjor, lata dzieciństwa, a następnie pojawi się, proszę Państwa, chór Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Łomży, którym kieruje pan Piotr Dąbrowski, i ten chór będzie towarzyszył soliście razem z symfonikami naszej filharmonii oraz z klezmerami. No i proszę Państwa, w tym bloku jeszcze zabrzmi psalm 33, ale w tym przypadku jako recytacja. I psalm 23 będzie również pokazany jako utwór muzyczny Gam, Gam, Gam. Dobrze, Darek, powiedziałem? Gam, Gam, Gam. Proszę Państwa, Dariusz Wójcik, klezmerzy Pawła Szabła Lipskiego, orkiestra Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Ludosławskiego w Łomży, dyrygent z Włoch. Proszę Państwa, zostawiam Państwa ze światową muzyką żydowską.
niedawno Kersztejn und Tracht, Tracht und Tracht, a ganze Nacht. Wemen zu leben und nicht verschämen, Wemen zu leben und nicht verschämen. Tumala, 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 like, tumala, 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 like, tumala, like, spielbala, like, spielbala, like, freilich so sein. Mädel, Mädelliche will bei die Fregen, Wosken wachsen, wachsen ohne Regen, Wosken brennen, Uni durch Herren, Wosken bänken, weinen und Tränen. Tumala, 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 like, tumala, 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 like, tumala, like, spielbala, like, spielbala, like, freilich so sein. Narischer Woher, wo starrst du zu fliegen, Stegen wachsen, wachsen ohne Regen, Liebeken brennen, Uni durch Herren, Harzken wenken, Weinen und Tränen. Steda Woher, steht und tracht, tracht und tracht, a ganze Nacht. Wem zu leben und nicht verschämen, Wem zu leben und nicht verschämen. Tumala, 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 like, tumala, 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 like, tumala, like, spielbala, like, spielbala, like, freilich zu sein. Tumala, like, spielbala, like, tumala, like, spielbala, like, spielbala, like, freilich zu sein. Przez mury, przez dziury, przez warty, przez druty, przez gruzy, przez płot. Zuchwały, zgłodniały, uparty, przemykam, przebiegam jak kot. W południe, po nocy o świcie, w zawieje szarugę i skwar. Po stokroć narażam swe życie, nadstawiam dziecinny swój kark. Pod pachą zgrzebny worek, na plecach zdarty łach i młode zwinne nogi, a w sercu wieczny strach. Lecz wszystko trzeba ścierpieć i wszystko trzeba znieść, by państwo mogli jutro dosyta chleba mieć. Przez mury, przez dziury, przez cegły, po nocy o świcie i w dzień, zuchwały, zgłodniały, przebiegły, przesuwam się cicho jak cień. A jeśli dłoń losu znienacka dosięgnie mnie kiedyś w tej grze, to zwykła jest życia zasadzka. Ty, mamo, nie czekaj już mnie. Nie wrócę już do ciebie. Nie dotrze z dala głos. Uliczny pył pogrzebie stracony dziecka los.
i tylko jedną prośbą na wargach grymas skrzepu. Kto tobie, moja mamo, przyniesie jutro chleb? Do wzych dygance. A idź się mamę, oj wej wybite węzy fe. Ir dar w doch dał kędą, wo sirodich noch wachs. Oj, wej, troj, gesi, wen zi grejda wechcuji. In was unfall, wir di glaufen fariki. Nicht alt mir teil, das ist gewiss die Quest sieht. Oi, wie glücklich und rach der Mensch, wo sucht, als er schöne Matone geschenkt von Gott, als er heutige jüdische Wasza śmierć i nasza śmierć.
to dwie inne śmierci. Wasza śmierć to mocna śmierć, szarpiąca na ćwierci. Wasza śmierć wśród szarych pól od krwi i potu żyznych. Wasza śmierć to śmierć od kul dla czegoś, dla ojczyzny. Nasza śmierć to głupia śmierć na strychu lub w piwnicy. Nasza śmierć przychodzi psia zza węgła ulicy. Waszą śmierć odznaczy krzyż, komunikat ją wymienia. Nasza śmierć, hurtowy skład, zakopią do widzenia. Wasza śmierć, wy twarzą w twarz, witacie się w pół drogi. Nasza śmierć to skryta śmierć, kopana w masce trwogi. Wasza śmierć, zwyczajna śmierć, człowiecza i nietrudna. Nasza śmierć, śmietnicza śmierć, żydowska i paskudna. Nasza śmierć jest waszej śmierci daleką, biedną krewną. Gdy spotka wasza naszą śmierć, nie wita jej na pewno. I w czarną noc, przez smugi mgieł, nad miastem, w mroku, w piekle, dwie śmierci przeklinają się, złorzecząc sobie wściekle. Na murku, patrząc w strony dwie, podgląda kłótnie skrycie to samo chciwe, sprytne, złe i jednakowe życie. Nie masz już w Polsce żydowskich miasteczek. Rubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy, próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek i śpiewu nasłuchiwał z drewnianej burznicy. Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany, krew piaskiem przysypano. Przed zarazą czysto wybielono ściany, jak przed zarazą jakąś lub na wielkie święta. Błyszczy tu księżyc jeden chłodny, blady obcy, już za miastem na szosie, gdy noc się rozpala. Krewni moi żydowscy, poetyczni chłopcy, nie oddają dwóch złotych księżycu szajana. Te księżyce nad inną chodzą już planetą, odsunęły zgłoszone milczeniem ponurym. Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą, zegar z filozofem, fryzjer, trubadurem. Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni wiatr łączył z polską wioską i słowiańskim żarem, gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni opłakiwali święte mury Jeruzalem. Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cienie i cień ten właśnie będzie między nasze słowa, nim zbliżą się bratersko i złączą od nowa dwa narody karmione. Thank you.
Noszą żałobę polskie drzewa. Pod polskimi zielonymi drzewami już nie bawią się Mojszele, Szlojmele. Umarły żydowskie domy, umarły uliczki, zniszczono domy, w których chowały się dzieci jak myszki. Żydowskie dzieci o wielkich oczach. Pod polskimi zielonymi drzewami już nie bawią się Mojszele, Szlojmele, ani na trawie, ani na śniegu. Unter die polnische Grinke im Lach spielen sich mit kein Mojszele, Schleimelech, spielen sich mehr mit kein Zorelech, Leilech, nid auf kein Gräselech, nid auf kein Thank you.
W zaplombowanych wagonach jadą krajem imiona. A dokąd tak jechać będą, a czy kiedy wysiędą? Nie pytajcie, nie powiem, nie wiem. Imię Natan bije pięścią w ściany, imię Izaak śpiewa obłąkane, imię Sara wody woła dla imienia Aaron, które umiera z pragnienia. Nie skacz w biegu, imię Dawida. Tyś jest imię skazujące na klęskę, niedawane nikomu, bez domu, do noszenia w tym kraju zbyt ciężkie. Syn niech imię słowiańskie ma, bo tu liczą włosy na głowie, bo tu dzielą dobro od zła wedle imion i kroju powiek. Nie skacz w biegu, syn będzie Lech. Nie skacz w biegu, jeszcze nie pora. Nie skacz, noc się rozlega jak śmiech i przedrzeźnia kół stukanie na torach. Chmura z ludźmi nad krajem szła. Z dużej chmury mały deszcze, jedna łza. Mały deszcze, jedna łza, suchy czas, tory wiodą czarny las. Tak to tak, stuka koło las bez polan. Tak to tak, lasem jedzie transport wołań. Tak to tak, obudzona w nocy słyszę. Tak to tak, łomotanie ciszy w ciszę. La 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 la
ciele, też jak pyta, któż cielęciem kazał być, gdyś został wolnym ptakiem, ja z kółeczce lepiej żyć. Zważył, jak się śmieje wciąż, śmieje się przez cały dzień. Kiedy nocy ciemno, dawne, przybądźcie, powróćcie tu do mnie, dni moje minione i lata. Chcę wszystkie zobaczyć i wszystkie przypomnieć, dzień każdy powitać jak brata. Każdemu się nisko pokłonię, przybysze i rękę wyciągnąć chcę do was. Łza w oku zabłyśnie i spadnie najciszej, toć znacie ją. Łza to nie nowa. Ach, dni, coście przeszły. Ja proszę ze łzami, wybaczcie niejedno przekleństwo. Bluźniłem, lecz tylko wśród cierpień bez granic, bom radość miał w życiu nieczęsto. Wy byłyście zawsze ponure i czarne i ciężkie jak skała na skale. Marzyłem, że szczęście od serca przygarnę na próżno. Dziś jest jeszcze dalej. Ach,
duszy, gdy roj tebe klęk dajne. Dajne ogen fulgit fängringen in mein Arzerein, ob gelenk du es am Ozein. Kinder jahren hobeich und gewohnt. Mein getreue Mammelei verzleun. Wunderstumm ich stocke in Fleck, fein weiß Wolfer weg. Heute schlafe ich schon alt gewohnt. Nawet gdybym poszedł do Doliny Śmierci, nie bałbym się nikogo złego, bo zawsze jesteś ze mną, bo jesteś moim wsparciem, najbezpieczniejszym miejscem dla mnie. W Twojej obecności czuję spokój. Gam 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 kielę,
Czwórka instrumentalistów towarzyszących śpiewakowi, występujących pod szyldem Szaweł Lipski Klezmer Kwartet, doskonale znajdują się w muzyce klezmerskiej. Tworzą jej kolorowy klimat z nutką orientalną, z nutką tajemniczości, a technika każdego z tych artystów wprowadza cały szereg elementów wirtuozowskich. Partie poszczególnych instrumentów przenikają się nawzajem, wyłaniają w solówkach, a momentami tworzą swego rodzaju przebiegi polifoniczne. To wszystko sprawia, że z solistą integralnie kształtują obraz każdej kompozycji. Do tego należy dodać kapitalne pomysły dźwiękowe i temperament wszystkich wykonawców, co doskonale wpływa na wartki przebieg koncertu, jak Państwo słyszą. A ja dodam od siebie, że proszę Państwa, brzmienie wysublimowane filharmoników łomżyńskiej nadaje ton elegancji wieczoru dzisiejszego. Brawo dla filharmoników łomżyńskich. Państwa, Adariusz Wójcik to wieloletni solista teatru muzycznego w Gdyni za czasów dyrekcji tego słynnego reżysera Jerzego Gruzy, który reżyserował słynnego 40-latka. Jest absolwentem śpiewu solowego Anny Bartoszyńskiej, znakomitej śpiewaczki opery bałtyckiej w Gdańsku, ale a z aktorstwa jest absolwentem słynnego mistrza drugiego planu, bowiem uczył się u samego Henryka Bisty, nieżyjącego już artysty. Proszę Państwa, Dariusz Wójcik, zasłużony kulturze Gloria Artis. Taki medal otrzymał od ministra kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku, bo i wtedy obchodził jubileusz 35-lecia pracy artystycznej. W lipcu 2021 roku otrzymał tytuł osobowości roku, zajmując trzecie miejsce w ogólnopolskiej edycji plebiscytu osobowości roku Polski w 2020 roku. Do swoich niewątpliwych sukcesów artysta zalicza występ na nowojorskim Broadwayu, proszę Państwa, w musicalu Jesus Christ Superstar Andrew Lloyd Webbera u boku lidera zespołu TSA Marka Piekarczyka, który wczoraj w Łomży śpiewał również koncert przy ulicy Sadowej. Dariusz Wójcik, kiedy skończył karierę solisty teatru muzycznego, proszę Państwa, udał się w misję, proszę Państwa, do Niemiec i tam z taką agencją Otto podróżował po Europie Zachodniej, prezentując swoje możliwości aktorskie i wokalne. Ale wrócił, proszę Państwa, z tej misji koncertowania w Siewiecie, aby otworzyć w Gdańsku ten słynny teatr otwarty. Kiedyś w wywiadzie, proszę Państwa, odpowiedział na pytanie dziennikarzowi. Proszę Pana, co to znaczy ten teatr otwarty? A Dariusz Wójcik po prostu powiedział, to teatr, którego nie można zamknąć. Usłyszą Państwo na zakończenie koncertu, bo zwolna dobiega ten koncert już finału, usłyszą Państwo takie utwory. Dokąd mam pójść? To będzie recytacja i później słynny przebój. Lista Schindlera, wersja instrumentalna stworzona przez Szawła Lipskiego i jego zespół. Ale również towarzyszyć będą symfonicy Filharmonii Łomżyńskiej. Zatem, proszę Państwa, tak na zakończenie koncertu usłyszą Państwo, gdzie znaleźć odrobinę szczęścia. I to będzie na koniec dzisiejszego koncertu. Śpiewają i grają dla Państwa Dariusz Wójcik, Welda Widek, bo taki ma właśnie pseudonim, kwartet Pawła Lipskiego oraz filharmonicy, Filharmonii Kameralnej imienia Witolda Ludosławskiego w Łomży. Dziękuję Państwu za uwagę.
na Wisę legli. Rejnal zuch sich über Drehen, in Brengen du Spasel zurück. Lernst was schaffen von ihm, was schaffen von ihm vergleich. Oi, wo nehmt na Wisę, hoch nur na Wisę, Masel na Wisę legli. Oj, volent me napisel, hoć to napisel, mazel napisel e tu. Menschen soll suchen, soll mazel, sie laufen, sie jungen, so gich. Sach wohl seelos des mazel, weil irgendzweig hinter sich. Ist scheu mit der Jugend, man kann mehr nicht haben zu ihm. Oj, unendre na Wisel, hoć to na Wisel, mazel na Wisel e glik. Oj, unendre na Wisel, hoć to na Wisel, mazel na Wisel e glik. Maestro Maurizio Colasanti. Szaweł Lipski Klezer Quartet, Paweł Lipski, Grzegorz Gadziomski, Przemek Stałupa, Rafał Czołka. Młodzież Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Łomży. Przygotowana przez Piotra Dąbrowskiego. Aktor Teatru Lalek w Łomży, Michał Kucharski. Pani doktor Małgorzata Krystyna Frąckiewicz, która przed koncertem wprowadziła nas w historię Żydów przedwojennej Łomży. I doktor Mirosław Reczko również z panią doktor prowadził tę prelekcję. Moja skromna osoba, Dariusz Wójcik. A całość wiązał doktor Jacek Szymański, znany z festiwalu Muzyczne Diedrozo Łomża, zresztą Łomżenia Linii. Szanowni Państwo, jako organizator główny chciałbym Państwu serdecznie podziękować za obecność. Bardzo mi miło. Niektórzy mówili, że porywam się z motyką na słońce, ale warto było. Także bardzo się cieszę. Ta frekwencja, Państwa obecność, o tym świadczy. Chciałbym podziękować wszystkim Państwa za obecność, moim znajomym, przyjaciołom z Łomży, ale także przyjaciołom, którzy przylecieli ze świata, z Izraela. Witam Szlomo, Shalom, witam Twoją cudowną małżonkę.
Renato, witam cię również. Z was witam wszystkich, kochani. Jurek, witam was serdecznie. Cieszę się bardzo. Mamy też gości ze Stanów Zjednoczonych, którzy przyjechali specjalnie do Łomży na te uroczystości i też przyszli na dzisiejszy koncert. Dziękuję państwu za ogromny aplauz, za naprawdę zainteresowanie, za przybycie. Jeżeli państwu będzie mało tej muzyki, można nabyć naszą płytę, która jest motyw żydowskiej muzyce świata, gdzie część tych utworów, które dzisiaj wykonywaliśmy, jest na tej płycie, ale też jest muzyka retro, ponieważ moją wielką miłością jest nie tylko muzyka żydowska, ale również muzyka kompozytorów polskich, żydowskiego pochodzenia. Mam tu na myśli muzykę 20-lecia międzywojennego. Jest płyta Zimny Drań z piosenkami znanego Eugeniusza Bodą, Mieczysława Foga, którą też można nabyć, gdybyście państwo byli zainteresowani. I oczywiście bis będzie. A na bis zaśpiewamy państwu znaną pieśń żydowską, piosenkę żydowską, która ma też takie ciekawe przesłanie. Mówię o tej części, bo ja śpiewam nie tylko w języku hebrajskim, ale śpiewam też po polsku. Bardzo aktualną, która mówi o tym, że ma być pokój na świecie musi tak być, nie może być inaczej, więc ten pokój na świecie musi być. Wszystkiego dobrego. Edenu Shalom Aleichem. Shalom, Shalom, Aleichem.
Szanowni Państwo, ja dopiero się rozśpiewuję. Także możemy tu nocować dzisiaj. Dona, Dona. Liegt gewonnen mit der Strick, heute im Mund flieht das Spell, dreht sich im Utrick, lacht der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Roland Ogagat in jeder halben Nacht. Dora, 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 dora. Dona, 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 życiele zaplątane tchu brak, a wysoko heny pod niebem kręcąc koła próba ptak. W zwożu wiatr się śmieciąż, śmieje się przez cały dzień i kiedy nocy dzień. Dona, 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 pyta, któż cielęcie kazał być, gdyż został wolny ptakiem, jasnułeczce lepiej żyć. W zwożu wiatr się śmieciąż, śmieje się przez cały dzień, i kiedy nocy dzień. Oj, dona, 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 dona,